krytycznie wydarzenia dzisiejszego dnia śledzi Piotr Nisztor. Witam ponownie. Może krytycznie, ale na pewno no, są rzeczy, które, no, o których trzeba mówić głośno. Chociażby sprawa bardzo ciekawa zresztą, którą dzisiaj znalazłem na gazeta.pl. Otóż minister rolnictwa Filipin oddał Rolexa za 10 tysięcy dolarów. Dostał tego Rolexa od jednej z firm w prezencie. I tak zastanawiam się trochę, czy też Sławomir Nowak, jak był ministrem infrastruktury, czy również oddałby zegarek, który dostałby w prezencie od którejś z firm. W końcu jest grudzień, Mikołajki minęły, Boże Narodzenie, obdarowywanie się prezentami. Ciekawy jestem, czy gdyby do Sławomira Nowaka przyszedł przedstawiciel firmy i dał mu w prezencie zegarek jako ministrowi, to czy taki zegarek by przyjął, czy też właśnie tak jak ów tutaj minister, sekretarz rolnictwa w filipińskim rządzie właśnie by postąpił. Zresztą no, ciekawe jest to, że ów chyba Rolex, o którym tutaj mówię, nie jest przypadkowy, bo już od jakiegoś czasu tutaj z redaktorem śledzimy Gazetę Wyborczą, a w Gazecie Wyborczej coraz większe reklamy zegarków, więc ja już zacząłem się naprawdę zastanawiać, kiedy Sławomir Nowak zostanie felietonistą tej gazety, bo tylko jego brakuje, żeby tutaj ta gazeta wreszcie zaczęła wyglądać tak, jak powinna. To jest takie biznesowa kalkulacja na pewno firmy zegarkowej, która stwierdziła, że co jak co, ale drogie zegarki na pewno czytelnicy Gazety Wyborczej gazetki, bo to już się coraz bardziej zmienia, kupują. No właśnie, więc myślę, że jakiś tutaj PR-owiec, który jest w tej firmie zatrudniony, wpadł na pomysł, jak wykorzystać polityka Sławomira Nowaka, człowieka, legendę, człowieka zegarka, tak? Czy jakby człowieka, bez którego... On teraz udoskonali swoje umiejętności w tej dziedzinie teraz na Ukrainie, więc na pewno wróci z nowymi, wspaniałą wiedzą na temat. Być może tam właśnie jest grudzień i przedświąteczne prezenty od kolegów, a w tym znajomych. Roku dwa razy będzie miał święta. Będzie miał święta normalne, katolickie, a już od 1 stycznia będą święta prawosławne. Czyli każda firma musi przynieść po jednym zegarku na każde święto. Czyli w sumie to są dwa zegarki. Ale można oszczędzić na koszcie dostawy. No, zobaczymy, zobaczymy. W każdym razie na razie Sławomir Nowak odlicza czas po ukraińsku, a posłowie, którzy mieszkają w domu poselskim, zresztą Sławomir Nowak też tam kiedyś mieszkał, mają problem, gigantyczny problem z tym, że wypadają okna i jak pisze Rzeczpospolita, standardowe wyposażenie pokojów w nowym domu poselskim to wiekowa sofa, łóżko, stolik i kilka szafek na wyliniałym dywanie. No coś straszne, szokującego. Tragedia. Jak ludzie decydujący o tym, jak wygląda to wszystko, co dzieje się i jak funkcjonuje nasz kraj, mogą w takich warunkach pracować. To jest coś nieprawdopodobnego. No, nie można podejmować trudnych decyzji, decyzji wartych no, miliony, jeśli nie setki milionów złotych w takich warunkach. No, to ciężko się myśli nawet, patrząc na taki na taki wyliniały dywan na przykład. Z jednej strony trudna ustawa, ciężki problem do rozwiązania, a z drugiej strony wzrok pada na taki wyliniały dywan. No to ciężko styl się skupić. A la Gierek, poczucie cofania się w czasie. Nie, trudno zasnąć, gdy ktoś ogląda telewizję za ścianą, przez okno ucieka ciepło, a szerokość drzwi nie spełnia standardów. Znaczy, szerokość drzwi horror. Akurat pewno spełniała standardy 20 lat temu. No, teraz może posłowie szersi. No, ja myślę, że ten opis, który przeczytałeś, to trochę jak z horroru takiego jakiegoś chińskiego, tak, czy japońskiego, bo to podobno teraz najstraszniejsze horrory w cudzysłowie oczywiście. Ale to jest naprawdę straszne, ale szokujące jest w tym wszystkim to, że ta cała sprawa nie przeszkadza 300 posłom, aby w dalszym ciągu w tych urągających mieszkanie. Warunkach mieszkać. Może nie jest tak źle. No właśnie, więc myślę, że może Rzeczpospolita przesadza, pisząc o tutaj takich problemach. No, jeden z posłów, czy posłanka, przepraszam, Nowoczesnej, mówi tak. Jakoś się przyzwyczaiłam, choć na moim piętrze latem jest bardzo gorąco. Brakuje zamykanych szafek, a bezprzewodowy internet nie dociera. No po prostu...
Można się tylko uśmiechnąć, ale ja się troszeczkę zastanawiam nad jedną rzeczą, bo tak wspomniałeś, czytając ten artykuł o telewizorze, czyli o różnych tam problemach związanych z tym, że jak ktoś pi, a obok ktoś ogląda, tylko pytanie, co właśnie ci posłowie w nocy oglądają, skoro nie dają spać swoim kolegom czy koleżankom z pokoju obok. Myślę, że to mogło być dość ciekawe. Tych 300 posłów w każdym razie cały czas mieszka i tutaj pojawia się argument, który te wszystkie niedogodności, te stoliki, ten perelowski wystrój po prostu sprowadza do parteru, to, że hotel jest połączony z Sejmem korytarzem, co umożliwia szybkie dotarcie na obrady. A jak widzimy bardzo często na obrazkach, no po prostu nie ma gdzie szpilki włożyć. Tyle osób uczestniczy w każdych obradach, szczególnie tych porannych. Tak, nie kolega się nabija, nocnych, że jest pusto i mało kto przychodzi, no, ale nie, tak ale naprawdę... jest szybki korytarz, aby faktycznie można na te obrady dotrzeć. Zastanawiam się tylko, czy to jest jedyny argument, który przemawia za tym, że tych 300 posłów faktycznie decyduje się mieszkać w tych, jak jeszcze raz powtórzę i podkreślę, urągających warunkach. Podobno w polskim parlamencie jest taki cykl życia posła. Poseł, który przychodzi pierwszy raz do parlamentu, ma przez kilka miesięcy poczucie absolutnej wszechmocy, może wszystko załatwić, wszystko zrobić, po prostu tylko ma tą okazję i potem mu tak mija, przychodzi takie rozczarowanie, że jednak jest elementem większej maszyny, że tak naprawdę to on się musi pojawić, wypowiedzieć na dany temat i zagłosować tak, jak życzy sobie tego partia, bądź jak to ustalono na wyższych gremiach. Potem ten poseł dowiaduje się, że również niewiele może u siebie w rejonie, no, ale musi tam bywać, bo nie zostanie wybrany na kolejną kadencję. I popada w frustrację. Tak jest. Siedząc te ciężkie dni, ciężkie godziny, zastanawiając się nad przyszłością Polski, nad tymi ustawami, nad którymi ciężko pracował noc poprzednią, pewnie do wczesnych godzin porannych, na początku wzmacniając też się odpowiednim napojem, żeby nie usnąć, i to niekoniecznie napojem energetycznym. Dla wielu z tych osób jest to trzecia albo czwarta młodość, taka powrót do akademika, że nie ma, no, warunki w nie ma rodziców, nie ma żony, nie ma dzieci, nikt nie widzi, co my tam robimy, więc możemy robić wreszcie, co chcemy, realizować się. No, idąc tym tokiem rozumowania, jeśli przejdziemy do warunków, znaczy od warunków do tego, co tam się dzieje, to myślę, że te zabawy, które się tam odbywają, o których legendy krążą, nie dotyczą tylko tego wydzielonego miejsca za słynną kratą, ale też pewnie w różnych pokojach coś się dzieje. Ale to chyba pieśń przeszłości. Ja myślę, że są już takie niemodne. Znaczy, ja myślę, że tutaj chyba informatorzy Rzeczpospolitej nie do końca chcieli się pochwalić, że nie tyle telewizor im przeszkadza, co śpiewy i głosy zza ściany pochodzące od tych żywych ludzi, którzy przy tym stoliku perelowskim i na tym wyliniałym dywanie świętują różne, no, pewnie są okazje do tego, aby świętować. Nie jedna, każdy dzień jest dobry, jeśli się znajdzie powód. No to sama obrona, ale przecież nie ma tych ludzi w Sejmie już od tylu lat, więc... No ale duch, cały czas duch, te legendy poselskie, zabawy, te orkiestry, tak, słynne, które wiele lat temu przychodziły, przyjeżdżały, były zamawiane wręcz przez niektórych polityków z taką fantazją, czy słynna ucieczka byłego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego przez drabiną, przez okno, nomen omen właśnie domu poselskiego. Także tutaj tych legend zabawowych jest bardzo dużo. Oczywiście moglibyśmy pewnie bardzo długo o tym opowiadać, ale czas mamy nas goni. Temat. I jest ten temat, który też jest szokujący. Może nie aż tak bardzo jak PRL w domu poselskim, czy nowym domu poselskim, ale dużo bardziej. Otóż dziennik Super Express opisuje prokuratorów od Amber Gold, czyli tych, którzy się tak skompromitowali, że to, co pokazała telewizja... To są bardzo biedni ludzie. Oni cierpią na zaniki pamięci. Oni nie wiedzą, co robili 3-4 lata temu, którego dnia. Przecież to jest standardowe pytanie prokuratora, jest, co pan robił 12 maja 2013 roku o godzinie 17:15. Cóż, jak widać, i proszę odpowiedzieć. No i... Ci prokuratorzy uczyli się od najlepszych. Wzywali tyle pewnie set przesłuchań, jeśli nie tysięcy przesłuchanych świadków. No, nauczyli się, jak podchodzić i jak odpowiadać na te pytania, więc są doskonali, tylko króciutko, ile zarabiają, od 12 do ponad 13 tysięcy złotych miesięcznie, więc będą mieli z czego kupować leki na zaniki pamięci. Piotr Nisztor. Dziękuję bardzo.
Tak, firmy odpowiednie się na pewno cieszą i szykują stosowne, nietanie kuracje. Państwu bardzo serdecznie dziękujemy za bycie z nami w tym poranku w NET, który niniejszym uważam za zakończony. Zapraszam Państwa na jutro. Zapraszam Państwa też za kilka kwadransów na telewizję Republika na żywo. Seria rozmów już jest przygotowana. My kończymy. Dziękujemy.